Piątkowej Loży Radiowej witają Piotr Moc i Aneta Skomorowska. No i już rozpoczynamy od razu od przedstawienia naszych gości bardzo sympatycznych. Są z nami dzisiaj w studiu cztery osoby. Anna Pikuta, witam, dzień dobry. Dzień dobry. Alicja Ozimek. Dzień dobry Państwu. Paweł Andrzejczuk. Dzień dobry. I pani Katarzyna Krysta, która obsługuje tutaj tę grupę osób i nas. Jesteśmy teraz fotografowani i filmowani. A to z takiej okazji, że po raz czwarty w Opolu odbywają się Śląskie Modelowe Obrady Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ja może teraz przy okazji przedstawię oficjalnie Państwa. Pani Anna Pikuta to przewodnicząca Komisji Rady, czy Komisji Praw Człowieka ONZ-u. Alicja Ozimek, przewodnicząca Rady Gospodarczo-Społecznej. No i jest z nami sam szef, sekretarz generalny ONZ młodzieżowy, Paweł Andrzejczuk. Te tytuły brzmią dumnie i chyba do tej roli tak samo chyba dumnie podeszliście, jak zawsze. Myślę, że tak. Jest to dla nas przede wszystkim wielki zaszczyt, że możemy prowadzić właśnie tę konferencję w naszym mieście, Opolu. I jesteśmy zaszczyceni tym, że przyjechało do nas tak wiele gości, zarówno z Polski, jak i z Europy. Ile osób? Prawie że 100. No właśnie, z jakich krajów, z jakich innych miast w Polsce i poza Polską przyjechali uczestnicy konferencji? Z Polski, głównie z większych miast, m.in. z Warszawy, z Łodzi, z Krakowa, z Wrocławia, a z Europy, z Hiszpanii oraz z Białorusi. Czyli udało się Białorusinom dojechać? Nie było przeszkód jakichś w dotarciu do Opola? Z tego co słyszałem, nie było żadnych przeszkód. Skorzystali również na tej wycieczce, byli w Warszawie, byli w Krakowie, byli we Wrocławiu. Ale wiemy też, że oprócz tych ludzi, którzy przyjechali z innych miast z Polski, wśród tej grupy są młodzi ludzie spoza Europy nawet. Tak, to prawda. Tak, to jest bardzo zróżnicowana grupa. Przede wszystkim ze szkoły z Hiszpanii, bo jest to szkoła brytyjska w Hiszpanii, więc na przykład jest Szwedka, jest dziewczyna, która jest z Ugandy, chociaż ma korzenie europejskie. Jest też między innymi chłopak, który jest z Indonezji. I chłopaki z Korei. Dobrze, teraz do konkretów. Czym się zajmowaliście przez te dwa dni, dzisiaj trzeci dzień obrad? W pierwszy dzień rozpoczęliśmy wszystko ceremonią otwarcia, na której każdy kraj musiał przedstawić swoją politykę dotyczącą wszystkich sześciu problemów we wszystkich sześciu komitetach. A podczas kolejnych dni odbywały się debaty, w których tematy te były dyskutowane przez wszystkie kraje. Każdy kraj, bo warto tutaj podkreślić, że jesteście podzieleni na przedstawicieli różnych krajów, tych, które w obradach ONZ-u biorą udział, w tych prawdziwych obradach ONZ-u, tak? Tak, to prawda. Jak to wygląda? Wybiera się samemu, z jakiego kraju chce się być, kogo się będzie reprezentowało? Tak, przy rejestracji, bo członkowie podają kraj i komitet, w którym chcieliby się znaleźć, dlatego nawet jeżeli ktoś jest z Warszawy czy z Wrocławia, może reprezentować na przykład Syrię czy Arabię Saudyjską. No właśnie, tegoroczne obrady toczą się wokół trzech głównych tematów, czyli wojna domowa w Syrii, to bardzo temat na czasie, trwający w Egipcie kryzys polityczny i ekonomiczny oraz problem imigracji, tej z Afryki Północnej, zdaje się, do Europy. Który z tych problemów sprawił Wam najwięcej trudności? Generalnie skupiliśmy się w tym roku na problemach Morza Śródziemnego i pod tą tematykę wybraliśmy wszystkie kraje. Mogę tutaj się pochwalić, że moja rada zajmowała się kryzysem ekonomicznym w Egipcie i bardzo dobrze sobie poradzili z tym kryzysem moi delegaci. Mam nadzieję, że głosują właśnie nad rezolucją, która przejdzie i która będzie mogła rozwiązać ten problem. Właśnie o czym ta rezolucja, która ma przejść, mówi? Mówi o wsparciu finansowym, które będzie kontrolowane przez specjalną grupę do tego stworzoną. Mówi o kwocie około 150 bilionów dolarów amerykańskich. Na tyle kraje się zgodziły i będzie specjalna komisja, która będzie nadzorowała wydawanie tych pieniędzy. To jest tak, że sami wymyśliliście, jak ten kryzys rozwiązać? Czy ktoś Wam podpowiadał, pomagał, mieliście dorosłych do tego? Nie, są to nasze autorskie pomysły. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumna z tych delegatów, ponieważ dyskusja była bardzo żywa, bardzo były stanowcze stanowiska i opinie, więc mogli się kłócić, mogli debatować i w końcu osiągnęliśmy konsensus, debatowaliśmy najdłużej,
ale są, ta rezolucja jest naprawdę owocna i pokazuje, na co nas stać, do jakich rozwiązań taka grupa młodzieży może sama dojść i myślę, że spokojnie ta rezolucja mogłaby pójść do prawdziwego ONZ-u i być rozważona przez tamtejszych delegatów. Właśnie bardzo poważnie do tego podchodzicie, mimo że to jest tylko na niby, jak to się mówi. Właśnie byłam nawet zdziwiona tym, jak poważnie podchodzili do tego ci modelowi delegaci i to sprawiało, że czułam taką pełną odpowiedzialność tego, że ci ludzie przyjechali, faktycznie lecieli, mieli loty z przesiadkami, żeby przyjechać do Opola na te obrady, a więc starałam się, żeby moja praca była jak najlepsza, żeby oni faktycznie czuli, że się nimi opiekujemy, że przyjechali tutaj po coś i mogą faktycznie rozwiązywać te problemy. Panie sekretarzu generalny, te obrady to rzeczywiście przypominają te prawdziwe obrady ONZ-u. Wiele przygotowań, dress code, nawet ubiór odpowiedni musi być. Protokół dyplomatyczny? Tak, oczywiście. Wszystko zostało zachowane? Tak. Prowadzimy obrady dokładnie tak samo jak podczas obrad ONZ-u. Mamy specjalny scenariusz. Wszystkie zwroty, wszystkie określenia są dokładnie takie same jak podczas prawdziwych obrad. W języku angielskim? Oczywiście, wszystko w języku angielskim. A skąd wiedzieliście, jak takie obrady wyglądają? Ktoś był w ONZ-cie, widział, czy też raczej to wynika z materiałów? Wynika to materiałów? Raczej z naszego doświadczenia, ponieważ doświadczenia? Uczestniczyliśmy już w poprzednich konferencjach właśnie tego typu w Polsce i za granicą i to dało nam właśnie okazję, aby poznać jakby od tej innej strony właśnie prowadzenia. Czy sekretarz generalny ONZ zaczynał od tak zwanego page'a, czyli gońca? Tego nie wiem, proszę spytać sekretarza generalnego. Ale pytam Pawła Andrzejczuka. Ja zaczynałem już od delegata. A panie? Nie, my również byliśmy delegatkami na początku, to się zaczęło 2 lata temu w pierwszej liceum. No i właśnie wtedy zaczęła się nasza kariera w modelowym ONZ-cie. Ja jeszcze z kolegą sekretarzem byliśmy również w Warszawie, w The British School of Warsaw. Tam był w zeszłym roku organizowany taki MUN, więc mogliśmy zobaczyć, jak to inaczej wygląda. A jak długo przygotowujecie się do takiej konferencji? Zaczęliśmy już pod koniec wakacji od pracy nad stroną internetową. Potem stopniowo zbieraliśmy delegatów, potrzebne materiały, pomysły na sytuacje kryzysowe, na same tematy, które miały być debatowane w obradach. A o tym, co dają takie obrady, udział w takich politycznych zabawach, o tym z naszymi gośćmi porozmawiamy już za chwilę. Chwila przerwy. Nie, jest to powód do dumy uczestniczenia w takich obradach, bo to nie każdy może być sekretarzem generalnym. Oczywiście to zobowiązuje przede wszystkim, albowiem jestem jakby liderem całej grupy organizatorów, którzy razem ze mną przygotowywali całą tą konferencję. No właśnie, to jest kilka miesięcy, może nawet pół roku przygotowań, pracy, organizacji tego wszystkiego. Po co wy to robicie? Dla satysfakcji. Dla poznawania nowych ludzi. No i to przede wszystkim jest bardzo kształcące doświadczenie, bo to, jak możemy rozwijać nasze umiejętności językowe, to jest jedna rzecz. Po drugie, umiejętności nawiązywania jakichś relacji z innymi ludźmi. Trzeba być gościnnym i trzeba być gościnnym szczerze. Czyli tak naprawdę to jest szereg umiejętności, które zdobywamy i ćwiczymy. No i potem też tak w zasadzie może nam pokazać drogę, co robić dalej. Co się robi dalej? Najlepszym przykładem są nasi absolwenci, którzy prowadzili już parę razy takie obrady. Potem studiują teraz politologię, prawo we Wrocławiu, w Warszawie czy w Krakowie. I oni pokazują nam, jak iść dalej. Na pewno na takich studiach bardzo często biorą udział w różnych kółkach debatowych, na których rozmawiają o takich problemach, o których my również debatujemy. I to daje im pewne doświadczenie, jak się zachować, jak być stanowczym, ale uprzejmym, jak wywierać nacisk na inne delegacje, jak się spierać, ale robić to w taki sposób, żeby postawić na swoim, a jednocześnie nikogo nie urazić. A wy planujecie karierę w dyplomacji? Ja akurat nie, ale kto wie, nieraz plany życiowe się zmieniają, prawda? Ja na pewno będę studiować prawo, także każda taka akcja jest dla mnie nowym doświadczeniem i bardzo, bardzo czekam na takie wydarzenie i z chęcią przyjmuję to, co one mi dają,
bo jako przyszły prawnik, mam nadzieję, z pewnością debatowanie i sposób wyrażania się, który tutaj nabywam, mam nadzieję, że będzie przydatny. Czyli to nie jest tak, że w szkole jest tak zwana łapanka, żeby ktoś to zorganizował, ktoś się tym zajął, tylko sami się zgłaszacie. No, trudno się dostać chyba, co? To jest właśnie bardziej konkurs na to, kto ma wystarczające doświadczenie, kto jest wystarczającym przywódcą, żeby móc przyjąć takie stanowisko. I potem mamy też naszych zastępców jako przewodniczący danych komisji czy rad. I tworzymy taki dwuosobowy zespół, który musi działać sprawnie, żeby te debaty jakoś wyglądały. I warto uczyć się języków obcych, w tym przypadku języka angielskiego, no i chyba hiszpańskiego, bo z Hiszpanami też trzeba było się porozumiewać chyba w ich języku, co? Akurat nie. Nie, Hiszpanie bardzo dobrze mówi. A Białorusini? Białorusini też dobrze, ale próbowa jest nami również po białorusku, ale bowiem to język słowiański. Powiedziałabym, że trzeba się uczyć języka francuskiego, bo to jest drugi oficjalny język ONZ, w którym nasza pani dyrektor bardzo często wygłasza przemówienia, więc żeby ją zrozumieć, należy szkolić również francuski. To już po raz czwarty w Opolu. Czy z poprzednich rad jest jakaś osoba lub osoby, które rzeczywiście po udziale w takich obradach powiedziały, że tak, chcę być dyplomatą? Tak, jest taka osoba, mam kolegę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, który po konferencji CSM Model United Nations zdecydował, iż chce studiować prawo. Prawo, a to jest krok do dyplomacji oczywiście. Oczywiście tak. Proszę, powiedzcie, jak to jest postrzegane przez resztę waszych koleżanek i kolegów w szkole? Oni trochę wam zazdroszczą tego, że macie 3 dni nieco inne niż normalnie w ławkach szkolnych? Czy uważają was za prymusów i lizusów, takie rzeczy robią? Nie, no, na pewno, ostro zabrzmiało, ale niezłośliwie. Na pewno tak nie jest. Wszyscy byli gorąco zachęcani do tego, żeby wziąć udział, więc to jest tylko i wyłącznie decyzja tych osób. Czy czują się na siłach, czy faktycznie są w stanie opuścić tyle dni szkoły. Część naszych kolegów z klas maturalnych niestety w tym roku nie mogła wziąć udziału, a zawsze brali, no, ponieważ obowiązki szkolne, matura nie pozwoliły na to. Bo to rzeczywiście jest pewne wyrzeczenie, bo żeby nadrobić to wszystko, a równocześnie dobrze przygotować się do obrad, to jest jakby dodatkowa szkoła po lekcjach. Obradujecie w sali Orła Białego na Polskim Ostrówku, tam gdzie zwykle obraduje Sejmik Województwa Opolskiego. Jak się czujecie w tym miejscu, w tamtym miejscu? Myślę, że to też daje nam jakieś siły, ażeby wszystko poszło sprawnie, wszyscy pilnowali się i udzielali się podczas obrad i niejako też zobowiązuje, ażeby dawać przykład tym młodym ludziom, albowiem większość z nich jest po raz pierwszy na takiej konferencji i niejako mamy rolę takiego nauczyciela, mentora, żeby pokazać im, jak powinno to wszystko wyglądać, jak to wygląda naprawdę w dyplomacji. Na pewno podnosi to rangę wydarzenia, bowiem że nasi koledzy byli kiedyś w Warszawie na podobnych obradach i tam posiedzenia były w Sejmie. Także nie chcielibyśmy być gorsi i postaraliśmy się, żeby naprawdę było co pamiętać i czujemy się tam jak prawdziwi delegaci. To wymaga zachować profesjonalizm, podnosi rangę, mamy specjalne mikrofony i pomaga to utrzymać również porządek na obradach. No ale słuchajcie, jesteście tutaj bardzo poważnymi delegatami, ale też bardzo młodymi ludźmi, więc założę się, że to nie jest tylko ciężka praca i debatowanie o problemach świata, ale też dobra zabawa. Macie czas na figle? A to znaczy nie są to figle. Żarty? Oczywiście są spotkania po, które nie są oficjalne, ale dalej. To są spotkania w celu nawiązywania kontaktów towarzyskich. Bardzo poważnie to brzmi, tak bardzo poważnie przebiega. Czyli integracyjnie. Tak, integracyjnie. Wieczorem spędzamy razem czas. Pierwszego dnia były tak zwane committee dinner, czyli wychodziliśmy w grupie naszych rad, wychodziliśmy na obiady, żeby pokazać też Opole. I muszę powiedzieć, że bardzo się podobało, też zatrzymywaliśmy się, bo grupa, którą oprowadzała, prosiła mnie, żebyśmy się zatrzymali, bo oni chcieliby zrobić zdjęcia rynku, bo tak to wszystko ładnie wygląda. Zwłaszcza wieczorem Opolska Wenecja. W programie widziałem też możliwość, czy taką okazję do spotkania ze znanymi osobami, politykami. Kto was odwiedził, z kim rozmawialiście? Odwiedzić nas mieli aż sam premier Donald Tusk oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Niestety ze względu na liczne obowiązki nie mogli nas zaszczycić, ale ich listy zostały odczytane podczas konferencji. Co premier napisał? Nie wiem. Jeszcze nie mogę zdradzić, jeszcze nie zostało to odczytane. Ach, bo na zamknięciu będzie. Na zamknięciu będzie, dokładnie. Zaszczyciła nas również swoją obecnością pani wicemarszałek Barbara Kamińska, wygłosiła przemówienie. Ale dostaliśmy również wiele innych listów, m.in. od pani Danuty Jasłowieckiej, od pana wojewody, które również zostały odczytane podczas konferencji. A co dają spotkania z takimi doświadczonymi politykami, osobami, które zarządzają na przykład regionem? Mieliście okazję kiedykolwiek być w otoczeniu takich osób?
tak zwanych VIP-ów? Co roku naszym patronatem obejmuje nas pani Złowiecka, europosłanka, więc kiedy wygłasza takie przemówienia i pokazuje, mówi, co można robić dalej, że chwali nas zawsze, to bardzo miłe, za nasze zaangażowanie na regionalnym poziomie i mówi, opowiada, jak to wygląda tak naprawdę w polityce, więc no, to jest dosyć inspirujące. Myślę, że to też pomaga w rozpropagowywaniu tej całej idei modelowych obrad ONZ-u właśnie dzięki tym postaciom. To pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze, że idziemy w dobrym kierunku i że trzeba to dalej propagować. Pani Jezłowiecka zawsze nam powtarza, że tutaj jest naprawdę bardzo dobrze, żebyśmy szli tą ścieżką i żebyśmy starali się osiągać jakieś kolejne, następne etapy, tak żeby potem móc może ją zastąpić albo pracować razem z nią w samym parlamencie. A jakaś wycieczka do Parlamentu Europejskiego się szykuje, bo pani poseł organizuje takie wyjazdy studyjne. Chcielibyście tam pojechać? My niestety mamy maturę. Niestety maturę? Jak ja bym chciał mieć maturę w tym roku. No niestety dzisiaj. Czas w tym roku nie masz. Do rozmowy z naszymi sympatycznymi gośćmi, delegatami młodzieżowych obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych powrócimy już za chwilę. Się zapłytałem. No. Dobrze, chciałem na tym, iż tworzymy zupełnie wyimaginowaną sytuację, jednak taką, ale realną, w sumie, realną, gdyby się wydarzyło. Która wygląda na realną i wyciągamy delegatów z obrad w ciągu dnia. W sensie dosłownym? Tak, dokładnie. Zapraszamy ich, po prostu robimy totalny chaos, zabieramy ich na aulę, gromadzimy wszystkich razem, przedstawiamy właśnie ten kryzys, tą sytuację i prosimy ich o to, ażeby ustosunkowali się do niej i wymyślili sposób, ażeby rozwiązać ten problem. I jaki kryzys był w tym roku? W tym roku porwano delegatów w Soczi, więc temat bardzo na czasie. Posuwamy się nawet do tego, że fingujemy ich nazwiska i imiona oraz mamy materiały filmowe przedstawiające pewne porwanie i mówimy, że to właśnie ci zakładnicy, że to właśnie ci delegaci zostali porwani. Wszystko jest bardzo w totalnym chaosie. Podczas igrzysk zimowych olimpijskich w Soczi. Tak, dlatego temat jest bardzo gorący i w zeszłym roku, kiedy to nam zrobiono taką sytuację, szukaliśmy wręcz prawdziwych informacji, wchodziliśmy na stronę BBC. Daliście się nabrać jednak. Daliśmy się nabrać zupełnie. Ale skoro to jest zaplanowany kryzys, to się dajecie nabierać? Czy w tym roku dali się wasi koledzy nabrać? Wydaje mi się, że tak. I wszyscy byli dosyć zaskoczeni. Poza tym te filmiki, które przygotowaliśmy na początku, pokazujące jakieś zamachy, żeby faktycznie się przejęli, a potem uwolnienia zakładników, to wszyscy byli bardzo, bardzo spięci, ponieważ jeśli chodzi o normalne tematy, to mają czas, żeby się przygotować, a tutaj w tym kryzysie muszą myśleć na bieżąco, wymyślać rozwiązania i to faktycznie sprawdza, jaką mają wiedzę, jeśli chodzi o działania ONZ-u. Czyli zmieniacie agendę obrad i mówicie, teraz myślimy, co z tym zrobić. Tak, nawet posunęliśmy się do tego, że mieliśmy dwa zakończenia tych obrad przewidziane. Jeśli nie udałoby się ustanowić rezolucji, byliśmy gotowi pokazać materiały, serię wybuchów w Rosji, bo tym grozili nam terroryści. Rozumiem, że kryzys udało się zażegnać, rozwiązać. Jak to wyglądało? Dokładnie, kryzys udało się zażegnać tuż na 10 minut przed zakończeniem, czyli przed tymi wybuchami. Delegaci ustanowili rezolucję, w której rosyjskie siły wojenne, rosyjscy antyterroryści odbili porwanych członków Komitetu Olimpijskiego w Soczi. Nie było ofiar? Nie było ofiar, wszystko skończyło się pomyślnie. Bardzo jest to stresujące również dla naszych delegatów, ponieważ mamy ogromny zegar, który odmierza im czas do końca tego zadania, do końca wyznaczonego czasu przez terrorystów. Muszą się bardzo śpieszyć, więc to jest też taka walka z czasem i to bardzo podgrzewa atmosferę, a o to oczywiście nam chodzi. Czy młodzi ludzie, tacy jak wy, interesujecie się na co dzień poza tymi obradami, poza przygotowaniami do tych obrad wiadomościami ze świata? Jeśli tak, to jakimi? Na pewno ciężko by nam było się tymi sprawami na co dzień nie interesować i nagle wymyślić tak bieżące i tak dobre tematy, żeby podgrzać atmosferę i żeby wywołać u delegatów wręcz pewną taką chęć odpowiedzenia na te pytania. Ja jestem akurat z klasy społeczno-prawnej, więc dla nas jest to chleb powszedni. Musimy przygotowywać prasówkę na każdą lekcję wiedzy o społeczeństwie. Są to dwie informacje ze świata i dwie informacje z Polski.
po jednej ze spraw społeczno-gospodarczych i jedna polityczna. Więc jestem zupełnie na bieżąco i wymyślenie tego tematu w zasadzie nie sprawiło mi większych problemów. A jakie wiadomości przebijają się do polskich mediów, te wiadomości ze świata najczęściej, waszym zdaniem? Trudno powiedzieć, co... Czy same tragedie, mam wrażenie. Czy jest jakaś różnica między tym, co odbiera młodzież, a co dorośli. Myślę, że też jest tak, że dzięki temu, że spotykamy tyle osób z zagranicy, na przykład na takich modelowych obradach, to też używając, nie wiem, mediów społecznościowych, wiemy, co ich interesuje, ponieważ widzimy, jakie posty oni wklejają, na przykład na Facebooku, więc też mamy jakby inne podejście do tego, bo wiemy, co nam media pokazują, a też używamy mediów zagranicznych, więc mamy jakby szerszy kąt widzenia. Myślę również, że cała ta konferencja po prostu wciąga człowieka i zaczyna się on jeszcze bardziej interesować polityką. I to nie tylko swojego kraju, ale również z zagranicznego, prawda? To otwiera po prostu horyzonty. A co usłyszeliście od Białorusinów? U nich nie jest tak jak w Polsce, przecież nie ma wolności, demokracji. Akurat staraliśmy się omijać ten temat, ażeby, prawda, nie zmuszać ich dyplomatycznie, dokładnie. Ale myślę, że są zadowoleni tym, że mogli do nas przyjechać, zobaczyć, jak to wygląda u nas i będą mieli jakiś pogląd. W Hiszpanii z kolei jest trudno o pracę, zwłaszcza dla młodych ludzi. Też o tym może rozmawialiście? Tak, tylko trzeba brać pod uwagę, że ci Hiszpanie, którzy do nas przyjechali, tak naprawdę nie są do końca z Hiszpanii, bo to jest międzynarodowa szkoła i tam mamy jedną Szwedkę, jednego Niemca, Brytyjczyka i to jest bardzo międzynarodowe towarzystwo. Ale na pewno dla wszystkich delegatów to też jest sprawdzenie tego, jak bardzo oni się interesują polityką międzynarodową, bo oni nie tylko muszą wypracować stanowisko swojego kraju wobec kryzysu, ale muszą się orientować w stosunkach pomiędzy krajami, żeby na przykład, nie wiem, Chiny nie podpisały rezolucji stworzonej przez Stany Zjednoczone, bo takich kompromitacji małych staramy się jak najbardziej uniknąć. Więc oni muszą wiedzieć, jakie ich kraj ma stanowisko w stosunku do wszystkich praktycznie krajów, które mamy w naszym Silmunie. Dlaczego ONZ? ONZ jest bardzo taką poważaną instytucją międzynarodową, o światowym zasięgu, ale jest wiele takich głosów mówiących o tym, że niewiele ONZ może zrobić. To wynika trochę z tego, że modelowe obrady ONZ mają bardzo długą historię. To się zaczęło w Stanach Zjednoczonych i potem zaczęło się rozprzestrzeniać po krajach europejskich, no i też dotarło do Polski oczywiście. My zostaliśmy zarażeni tą ideą przez naszych kolegów starszych, którzy już są absolwentami naszej szkoły. Jakoś to się po prostu potoczyło. Nasza szkoła też bierze udział w Młodzieżowym Parlamencie Europejskim, także mamy zróżnicowane podejście do wszystkich instytucji międzynarodowych. Myślę, że to jest też tak, dlatego ONZ ma takie problemy z podjęciem jednoznacznych decyzji, dlatego że jest tam tak wiele państw, tak wiele głosów, a im więcej państw, tym więcej konfliktów, tym więcej sprzeczności interesów, ale myślę, że w porównaniu na przykład do Ligi Narodów, od której ONZ wzięło swoje korzenie, zdecydowanie poprawiły się narzędzia, które dostało ONZ i które może się teraz posługiwać, dlatego jednak tak ważne są dla nas rezolucje ONZ, nawet dla nas nie tylko jako, nie wiem, delegatów teraz naszych silmunowskich rezolucji, ale takich rezolucji prawdziwych, produkowanych przez ONZ. One mają faktyczny wpływ na nasze życie, dlatego warto się nimi interesować. Panie sekretarzu? Potwierdzam wszystkie słowa, naprawdę. ONZ odgrywa wielką rolę w tworzeniu światowego pokoju. Umożliwia dialog między wszystkimi krajami, nawet tymi zwaśnionymi. Myślę, że gdyby nie ONZ, nie żylibyśmy w takim świecie, jakim żyjemy dzisiaj. A w Opolu, mimo różnic kulturowych, także kulinarnych, wszystkich pogodziła polska zdrowa żywność. Mam nadzieję, że obiadki i śniadanka smakowały, tak? Obcokrajowcom zwłaszcza. Tak, szczególną, myślę, tutaj poważaniem cieszyły się pierogi u franciszkanów. Tam najczęściej udawali się delegaci, miałam ich okazję parę razy odprowadzać i myślę, że z radością będą tu wracać, szczególnie, że bardzo im się spodobało Opole, jako po prostu miasto. Nawet tym osobom z większych miast, jak Kraków czy Warszawa, mówili, że w końcu mogą oddychać powietrzem bez smogu i spokojnie oglądać kamienice, które nie są przytłoczone tłumem ludzi. Także byli zachwyceni i mamy nadzieję, że te przyjaźnie, które tutaj się nawiążą, przetrwają i jeszcze nie raz będziemy mogli do nich wrócić. I chyba tym pozytywnym akcentem zakończymy.
W naszym studiu w Loży Radiowej gościli dziś Anna Pikuta, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Alicja Ozimek. Dziękuję bardzo. Paweł Andrzejczuk. Dziękuję bardzo. I Katarzyna Krysta, która tutaj nie rozmawiała, ale filmowała. Z pewnością będzie można filmik z dzisiejszego programu gdzieś zobaczyć. A dokładnie gdzie? Strona www.silmun.pl. Bardzo dziękujemy i udanego zakończenia obrad. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.